Ja w szpilkach nie będę nosić. Weźmy tą różową na chwilę, znieśmy mi na dół, bo ja potrzebuję zobaczyć podbicie. Panie Krzyśku, bo to wie pan. Wiem, spokojnie. Strumna, pan Krzysiek, jedna z pierwszych w mojej kolekcji. Panie Krzyśku, to może ja pierwszy pójdę. Ciocia Ewa to takie bele nosi z lasu, żeby nawet pan by nie uniósł. Ja myślę, że dalibyśmy radę. Panie Krzyśku, ja byłam, ja nosiłam, nie wiem, czy by pan dał radę, ja ledwo dałam radę. Tato, dziękuję. Obiecuję ci, że od jutra chodzę w golfa. Dziękuję. Nie wypada, dziecko. Pa. Nie wypada, tak. Idę już na zakupy, kupię te golfy. Ciocia Piątka. Że nie wiedziałam, co mówić. Ja tak zestresowana. No bo on zawsze też głupie pytania zadawał. Ty, on mówi w trzeciej osobie do każdego. Ty słyszałaś, jak on mnie słyszałam. Właścicielka burdelu. A i Krzyśku. To jest nasza nowa koleżanka pracy, ja proszę bardzo. Ewunia. Super. No, się cieszę. Mamy nową pracownicę, ciocia Ewa. Dobry też. Propozycja Ewy jako kandydata na nowego pracownika z mojego punktu widzenia jest genialna. Dlaczego? Bo ona spełnia moje najważniejsze kryterium. Czyli chcę. Ja nienawidzę takiej, wiesz, paluszki, tu ona się nie schyli, ona butów nie ściągnie, ona sobie rączki pobrudzi. Ewka nie ma problemu. Piznęła szpilkami, wzięła trumnę, zniosła od razu na dół. Krzysiek był w szoku. Panie Krzysiu, tam byśmy zanieśli, dobra? Delikatnie, dobra. Okej. Okay. Super, nawet przejdziemy, tak? Ciężko wcale nie jest. No ta jedna z lżejszych. Pusta przede wszystkim. No, uwaga na palce. Na boso. Nie, to gdzie w szpilkach bym niosła trumnę. Aż tak zdolna nie jestem. No chodź się, no. No to jak ta rozmowa? Daj spokój, że ja się wystraszyłam. Jak cię opierdniczył, to kurde, aż nie wiedziałam, co gadać. U mnie całe życie marynarki krótkie, złe, spodnie złe. Dlatego ty mi się nigdy nie przejmuj. Zaraz tata przyjdzie o pieprzy, że palimy? Nie, nie. Możemy palić normalnie? Tabliczkę zamontowałam, tu wolno palić. No dobra, no teraz na którym jutro masz przyjechać? Co on powiedział? No, że od jutra zaczynam. Od której macie czynne? To jak... Od siódmej. Od siódmej? No to będę na siódmą przecież. No dasz se rady, no. Tak mi się ręka trzęsie. Ja właśnie. Że się tak wystraszyłam. Ja pierdolę. On jest pieprznięty, ale na swój sposób. To jest dobry człowiek. Nie, no na pewno naprawdę, jest. Naprawdę. Wydaje mi się, że najbardziej w ogóle był zestresowany tata. I być może tymi właśnie... dla nas głupkowatymi pytaniami chciał troszeczkę rozładować atmosferę. Ale spowodował wręcz odwrotnie. Ciocia się cała zestresowała. No i tata wyszedł na wariata.